Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1516. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Cecylia Wołoch. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunku i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości rolnej i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, druk 1516. Króciusieńkie wprowadzenie, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, Rada Gminy powinna określić w drodze uchwały wzory formularzy, na których właściciele nieruchomości obowiązani są składać zarówno deklaracje na wymienione podatki lub też informacje stanowiące podstawę do dokonania wymiarów tychże podatków. Również Rada Gminy ma uprawnienie do określenia w drodze uchwały warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych oraz deklaracji na wymienione podatki za pomocą środków komunikacji elektronicznej. I wszystkim tym wymogom czyni ta uchwała zadość. Są to tylko wzory formularzy. Oczywiście te wzory formularzy, jeżeli zostanie przyjęta uchwała w sprawie podatku od nieruchomości, również do tej uchwały zostaną w sprawie wysokości stawek zostaną dostosowane. I tutaj korzystając z obecności na mównicy, chciałabym prosić, ponieważ oczywiście to się ziści pod warunkiem, że Państwo podejmiecie uchwałę, o dłuższy termin, żeby drugie czytanie tego projektu odbyło się 4 grudnia, a nie na najbliższej sesji, ponieważ jeżeli przejdzie uchwała wraz z autopoprawką, to tam wymagało to jednak będzie takiej większej technicznej obróbki i te 3 dni, które pozostają, byłyby za krótkie. Natomiast do tego 4 grudnia drugie czytanie, gdyby mogło być, a zatem i wydłużony termin składania autopoprawek na 26 listopada, jeżeli mogłabym o coś takiego wnioskować. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Oczywiście wniosek zostanie zaakceptowany. Proszę Państwa, ale mam w takim razie pytanie, czy są na dzisiaj stanowiska jakieś naszej komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na dzień 22 grudnia, a ostateczny termin listopada oczywiście, oczywiście, a ostateczny termin zgłaszania poprawek, jako że 26 pani sobie życzyła, tak? 26 listopada, godzina 15. Czy tak może być? Odpowiada pani dyrektor. Dziękuję.